Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was filmik w tematyce paznokciowej, którą u mnie bardzo lubicie. Co prawda nie będzie to tutorial, a tutorial jeszcze chwila, na pewno coś Wam zrobię, obiecuję. Natomiast dzisiaj chciałam Wam pokazać troszeczkę kolorków, a mianowicie 6 kolorów, które ja polecam z Semilaka na tą porę zimowo-świąteczną, a także chciałam Wam pokazać też 2 nowe ich kolory i taki fajny zestaw, które możecie właśnie zamówić jako prezent. Zacznijmy jednak od kolorków, które polecam. I będę o nich mówiła jakby niech tyle chronologicznie, co tak jak i numerkami. Pierwszy z tych kolorów to jest moim zdaniem niesamowity klasyk i tak naprawdę jeżeli zamawiacie dla kogokolwiek cokolwiek z Semilaka po raz pierwszy dla tej osoby, to myślę, że to powinno się znaleźć właśnie w tym Waszym prezencie. To jest odcień 032, czyli biskiet. To jest idealny odcień ślubny, odcień na co dzień. To jest jasny, dzienny nude, który fantastycznie wygląda z wszystkimi brokatami, ale też sam. No i tak naprawdę jest dobry niezależnie od pory roku. Natomiast ja go tutaj pokazuję Wam dlatego, że moim zdaniem on jest świetnym podkładem pod jakieś holograficzne brokaty, no i też myślę, że będzie fajnym podkładem pod te 2 nowe kolory, które Wam pokażę na samym końcu. Także pierwszy to jest biskit, drugi to jest mój absolutny po prostu faworyt, który szczególnie właśnie jak przychodzą te zimniejsze miesiące, bardzo lubię. I to jest 034 Mardi Gras. Ja go mam jeszcze w tej starej wersji buteleczki, bo naprawdę już mam go bardzo, bardzo długo. No jest to fantastyczny fiolet, ale taki dosyć żywy, chłodny i no i nie wiem, to jest taki dla mnie kolor nieopisany, jest po prostu piękny, bo jednocześnie jest neonowy, natomiast kiedy jest inne oświetlenie, on jest też mocno stłumiony, to jest kolor kameleon i ja wiem, że jest wiele fanek tego odcienia i myślę, że on teraz tą zimową świąteczną porą sprawdzi się fenomenalnie. Trzeci kolor to jest coś takiego bardzo oleśkowego, powiedziałabym, dlatego, że to jest 095 Night in Venice. I to jest oczywiście odcień niebieskości, aczkolwiek pełen brokatu. To jest kolor, który wygląda jak nocne, rozgwieżdżone niebo. To jest po prostu coś przefantastycznego. Bardzo mi się podoba, bardzo go lubię i właśnie do wszelkich kombinacji z niebieskimi używam go naprawdę bardzo, bardzo chętnie. Kolejny, taki dosyć świąteczny, aczkolwiek to jest kolor, którego niestety nie dostaniecie aż tak łatwo, bo to jest kolor bardzo podobnie jak ten semi-like, czyli 001. Taki kolor limitowany, który możecie dostać przy okazji warsztatów albo jakichś spotkań czy targów właśnie od Semilaka. I to jest 111 Cherry and Berry. Jest przepiękny, bo to jest bordo, natomiast jest napakowane drobinami, więc przepięknie wygląda, troszeczkę jak bombka choinkowa i myślę, że właśnie na tą porę zimową sprawdzi się super i właśnie dla osób, które bardziej gustują w czerwieniach, będzie fajną alternatywą, żeby to było coś czerwonego, eleganckiego, ale jednak z jakimś takim małym szaleństwem. Kolejny kolor, ogromny klasyk jak dla mnie i to jest bardzo elegancki kolor i myślę, że właśnie wszystkim eleganckim kobietom się spodoba, bo to jest 123 Scheherazade. Scheherazade jest kolorem ciemnobordowym, winnym, ale już takim dosyć chłodnym, troszeczkę wpadającym w fiolet. Wygląda fenomenalnie na paznokciach, jest naprawdę taki troszeczkę jak dla kobiety wampa, przynajmniej mnie się tak kojarzy, bardzo go lubię i naprawdę pamiętam, że jak wyszedł, bo jest to jeden z kolorów, które nie były od samego początku w kolekcji Semilaka, tylko pojawił się jakoś na przestrzeni tego roku, to mnie od razu wpadł w oko, bo jest naprawdę fenomenalny. I ostatni, czyli kolor, który miałam poprzednio na paznokciach i którym absolutnie się zakochałam, może się trochę kojarzyć z stylistyką paznokci, jakie nosi Kylie Jenner, to jest Cinnamon Coffee. To jest nudziak, ale taki dosyć ciemny, taki też cieplejszy, troszeczkę jak kawa z mlekiem, no ale właśnie z cynamonem. Niesamowicie wygląda, bardzo fajnie wydłuża nam palce przez to, że no, te paznokcie są właśnie takie nude i mniej odznaczają się od skóry.
fenomenalnie wygląda i tak naprawdę, jeżeli jeszcze nałożymy na niego jakiś brokat albo tak jak ja miałam wtedy nałożone jakieś tam kawałki holograficzne złota, wygląda cudownie. Dobrze, i to jest właśnie 6 kolorów, które ja Wam polecam. Oczywiście tych kolorów mogłoby być więcej, bo ja mam całą masę kolorów z Similaka, ale nie chciałam, żeby ten film trwał nie wiadomo ile. Przejdźmy teraz do głównego punktu dzisiejszego filmu, czyli do zestawu świątecznego z Similaka, w którym znajdują się właśnie 2 nowe odcienie, o których bardzo chętnie Wam teraz opowiem. Kolory te powstały dla tych wszystkich niezdecydowanych kobiet, które nie wiedzą, na jaki kolor się zdecydować, dlatego że tak naprawdę to nie jest jeden kolor. W każdym z tych lakierów jest mnóstwo drobinek w różnych kolorach, które dają po prostu nam możliwość tego, że nie mamy na sobie tylko właśnie jednego koloru, ale większe szaleństwo. Pierwszy z nich to jest I'm Not Sure. I on jak dla mnie jest bardziej w stylistyce czerwonawej. Pewnie jak teraz widzicie przebitki, nie do końca rozumiecie, o czym mówię, ale jak za chwileczkę zobaczycie drugi kolor, to może bardziej stanie się to dla Was jasne. Jest tutaj oczywiście mnóstwo drobinek zielonych, złotych i tak dalej. Jednak całościowo w odbiorze on dla mnie jest dużo bardziej ciepły niż ten drugi, czyli 161 Something Nice. I ten Something Nice jest już dużo chłodniejszy. Tutaj mamy drobinki zarówno niebieskie, jak i mnóstwo drobinek fioletowych, które właśnie dla mnie sprawiają, że ten pierwszy jest cieplejszy, a ten jest typowo chłodny. I tak jak na przykład ten bez problemu połączyłabym z jakimś różem, jakąś fuksją albo nawet z czymś pomarańczowym, tak ten będzie przepięknie wyglądał na fioletach, będzie fantastycznie wyglądał też na tych neutralnych kolorach, czyli białym, czarnym albo szarym. No ja już nie mogę się doczekać, aż z którymkolwiek z nich coś wykombinuję. W całym zestawie znajdziecie też lakier klasyczny. Tutaj tych wersji tych zestawów jest bodajże 3. Ja akurat mam zestaw z tej klasycznej linii 098 Elegant Cherry, czyli to są te standardowe lakiery, nie hybrydowe, tylko właśnie klasyczne, tak jak powiedziałam wcześniej. A oprócz tego jest też na dole długopis, który jest bardzo ładny, ma w środku takie błyskotki, czyli kryształki Swarovskiego i naprawdę bardzo wygodnie się nim pisze. Całość zapakowana w ładne, eleganckie pudełko, więc myślę, że będzie super fajnym wyjściem dla wszystkich osób, które chcą kupić na prezent właśnie coś związanego z paznokciami, bo naprawdę ten zestaw prezentuje się bosko. No a jeżeli Wy chciałybyście się stać posiadaczkami takiego zestawu, to ja będę miała dla Was konkurs na moim Instagramie. Musicie iść teraz do mnie na Insta i zobaczyć zdjęcie właśnie z tym zestawem i tam będziecie mieć wszystkie zasady odnośnie tego konkursu. Będą 3 zestawy do wygrania, także ja Was serdecznie zapraszam. Dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik paznokciowy. Mam nadzieję, że ta tematyka też się Wam spodobała i że chętnie weźmiecie udział w konkursie. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i czekam na Wasze komentarze, jak zawsze. Zapraszam też do przeczytania opisu, bo tam macie wszystkie niezbędne informacje zawsze, a także moje media społecznościowe. No i oczywiście, jak zawsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyście mogli być z wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!